Witam w drugiej części sześciącikowej serii, w której dzielę się z Tobą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, jak krok po kroku uruchomić sklep internetowy na WordPress WooCommerce. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, możesz to zrobić właśnie teraz. Ja nazywam się Dariusz Pichalski już kolejny rok rzędów w swoich materiałach wideo pomaga Wam tworzyć strony lepsze, strony bardziej funkcjonalne oraz strony, które na Was zarabiają. A w dzisiejszej części pokażę Ci jak skonfigurować wtyczkę WooCommerce Dostosujemy sobie nasz motyw WUSTIFY, spersonalizujemy zakładkę sklep oraz zakładkę produktu. Krótkie intro i zaczynamy. Witam z powrotem po tej krótkiej przerwie. I tak jak mówiłem przed chwilką, w dzisiejszym wideo zaczniemy od konfiguracji wtyczki WooCommerce, która jest silnikiem sklepowym na naszy, w naszym sklepie. E, mamy tutaj właśnie zakładkę WooCommerce. Wchodzimy sobie klikamy w nią lewym przyciskiem myszy i tutaj powinno nas przywitać takie właśnie oto okno konfiguratora. W pierwszym oknie wpisujemy adres naszego sklepu. Oczywiście nie adres fizyczny tylko po prostu podajemy dane naszej firmy tak, czyli tam gdzie jest ona zarejestrowana. A jeśli nie macie firmy no to po prostu wasz adres jako administratora tego sklepu internetowego. Ulica, kraj, miasto oraz kod. Klikamy przycisk dalej. Tutaj podziękujemy. Nie będziemy, że tak powiem, dawać się śledzić twórcom wtyczki WooCommerce. W jakiej branży działa Twój sklep? Tutaj mamy do wyboru kilka. Zaznaczamy właściwą dla naszego sklepu internetowego. W moim przypadku będzie to moda, odzież i akcesoria. Klikamy dalej. I tutaj zostawiamy produkty fizyczne bądź produkty do po, e, wirtualne. Tak? jeśli macie na przykład, sprzedajecie kursy online, e-booki, no to wstawiamy pliki do pobrania, ale w tym, e, w tym tutorialu, w tej serii, będziemy skupiać się na budowie sklepu z fizycznymi produktami. Dlatego zostawiamy domyślnie produkty fizyczne. Tu, jak widzicie, mam jeszcze kilka innych opcji dodatkowo płatnych dostępnych. Jeśli chodzi o wtyczkę WooCommerce, zostawiamy produkty fizyczne, klikamy przycisk dalej. Jak wielu produktów planujesz wyświetlić, to mamy różne widełki, nie ma to większego znaczenia. Zaznaczcie, co najbardziej Wam się wydaje, czy obecnie sprzedajesz również gdzieś indziej. Domyślnie zostawiamy nie. I tutaj będzie Wam WooCommerce próbował na siłę, że tak powiem, zainstalować różne inne wtyczki. Na razie to zostawiamy. Omijamy to. Wszystkie checkboxy odznaczamy. Jeśli będziemy sobie coś później e, doinstalowywać, właśnie na przykład wtyczkę MailChimp służącą do, e, do, do, do e-mail marketingu, zrobimy to oddzielnie, krok po kroku. Nie będziemy sobie teraz dawać tutaj niejako narzucać. Także zostawiamy, nie odznaczamy te checkboxy. Klikamy dalej. I tutaj mamy zainstalowany motyw Justify, dlatego tutaj nic nie zmieniamy. Klikamy kontynuuj z moim aktywnym motywem. I tutaj będzie kolejna, że tak powiem, podpowiedź, aby zainstalować wtyczkę Combine Jetpack. Ja odradzam tej wtyczki, jest to wtyczka bardzo ciężka i w moim odczuciu no, niepotrzebna. Tutaj jej nie będziemy instalować, dlatego klikamy nie, dziękuję. I tutaj już możemy zamknąć to okienko krzyżykiem. Przeszliśmy przez tą wstępną konfigurację tą wstępną konfigurację właśnie wtyczki WooCommerce. Teraz przejdziemy sobie właśnie w ustawienia wtyczki i przejdziemy przez te wszystkie zakładki i pokażę Wam co, gdzie jest tak aby przeklikać, uzupełnić to co najważniejsze. Pierwsza zakładka ustawienia główne. Mamy tutaj ten adres, który sobie podaliśmy podczas konfigurowania wtyczki WooCommerce. Dalej mamy ustawienia główne, lokalizacja sprzedaży, i tutaj zaznaczamy, czy sprzedajemy do wszystkich krajów, czy na przykład ograniczamy się do naszego e, kraju macierzystego, czyli kochanej Polski. E, generalnie ceny, które są podawane w sklepie, są cenami brutto, czyli e, o, już e, zawierającymi podatek. Jeśli chcecie na przykład podawać w ceny netto lub skonfigurować podatki, bo sprzedajecie na przykład książki, które są na przykład na innym podatku niż 23. Na procentowym, jak dobrze pamiętam, należy to wcisnąć. Klikamy zapisz zmiany, i jak zaznaczymy sobie te opcje podatki, stawki podatkowe, obliczenia, tu nam automatycznie powstanie taka zakładka, właśnie podatek. Do której sobie na chwilę wejdę i tutaj mamy różne właśnie opcje do, do skonfigurowania. Między innymi, właśnie mamy napisane ceny, wpisywane z podatkiem. Domyślnie jest opcja: a Nie będę wpisywać ceny bez podatku, czyli w netto. Tak jak mówiłem wcześniej, ceny w opcji domyślnie podawane są w brutto, czyli to, co, to, co, yy, to, co klient ma zapłacić yy, finalnie. Tak? Tu możemy sobie sufiks dopisać, czyli np. z VAT, bez VAT. Także to tutaj sobie możemy zdefiniować. Tu również mamy inne opcje, standardowe stawki, gdzie możemy sobie te stawki VAT poprzez poprzepisywać tak wracam do ustawień głównych ja wyłączę te opcję podatki ponieważ tutaj będziemy że tak powiem standardowo bez tej opcji i teraz tak dalej mamy opcję włącz używanie kuponów opcja jest domyślnie włączona i tak też zostawię ponieważ w większości sklepów jednak te różne kody rabatowe funkcjonują zapewne wy też będziecie chcieli dawać kody rabatowe w części w części szóstej tej serii będę właśnie pokazywał ciekawe narzędzia, darmowe narzędzia, właśnie wspomagające sprzedaż w sklepie internetowym na WordPress WooCommerce. I tam sobie właśnie powiemy o e-mail marketingu i podłączymy właśnie wtyczkę do e-mail marketingu, darmową wtyczkę Mailchimp. I w tym odcinku szóstym pokażę Wam właśnie, jak na przykład zrobić taki automatyczny e-mail dla nowo założonego konta przez Waszego klienta w zamian właśnie za zapisanie się do newslettera on dostanie e, na przykład kupon tak, rabatowy na, na pierwsze zakupy w jakiejś tam wysokości to wszystko e, pokażę w tej części poświęconej właśnie marketingu internetowemu, sklepu internetowego na e, WordPress WooCommerce także zostawiamy sobie tą, tę opcję e, włączanie kuponów dalej mamy opcję waluty, tu mamy domyślnie złoty polski e, z, oczywiście znak waluty po prawej to zostawiamy tak jak jest. Dalej przechodzimy sobie do zakładki produkty. Tu mamy opcję strona sklepu sklep. Tak jak w pierwszej części wam pokazałem, właśnie jak sobie spolszczyliśmy tę zakładkę shop. Więc tutaj mamy automatycznie dodaną zakładkę sklep. Dalej mamy dodawanie do koszyka. Tu jest taka opcja: przekieruj do koszyka po dodaniu produktu. Możemy to zaznaczyć, jeśli na przykład sprzedajecie w swoim sklepie jeden produkt, więc nie ma sensu, żeby klient tkwił, że tak powiem, na stronie sklepu jeśli dodał do koszyka jeden, jeden produkt, więc ich go automatycznie przekieruje do koszyka Pomaga to w zwiększaniu konwersji, im krótsza droga zakupowa klienta w sklepie, tym lepiej, dlatego jeśli jest jeden produkt, to niech sobie tutaj ta opcja checkbox będzie ten checkbox tutaj będzie zaznaczony. Dalej mamy opinię. Ja domyślnie zawsze wyłączam opinię o produktach, bo w nowym sklepie tych opinii. Nie ma i tak brzydko przy każdym produkcie świecą się puste e, puste gwiazdki, pustych pięć gwiazdek, co tak jakby no, dla mnie wizualnie oznacza to, że ten sklep jest został oceniony, przepraszam, ten produkt został oceniony na zero. Więc ja sobie domyślnie te opinie e, wyłączam. Tutaj sobie oczywiście po każdej, po każdej tej zmianie zapisujemy e, zmiany. Dalej przechodzimy sobie do zakładeczki e, wysyłka. I tutaj sobie skonfigurujemy wysyłka. Pokażę Wam właśnie, jak skonfigurować wysyłkę. W zakładce wysyłka ustawimy sobie ceny przesyłek. Tak? Dodajemy sobie strefę wysyłki. I tutaj w strefie wysyłki nazwiemy ją po prostu Polska, ponieważ skupimy się na wysyłce w naszym kraju. E, region stref. Tutaj sobie piszemy właśnie Polska. Ustawimy sobie nasz kraj. E, zapisujemy zmiany. Klikamy Dodaj metodę wysyłki, i tutaj mamy do wyboru trzy wysyłki: płaska, płaska stawka, darmowa wysyłka oraz odbiór osobisty. Wybierzemy tę pierwszą opcję, płaska stawka. Zaraz Wam wytłumaczę, co kryje się pod tym enigmatycznym stwierdzeniem. Klikamy Dodaj metodę wysyłki. To oczywiście możemy sobie to, ten zlepek dwóch słów edytować. Zamiast płaska stawka, napiszemy sobie powiedzmy wysyłka kurierem. Ustawimy sobie kwotę dajmy na to 15 zł zapisujemy zmiany i dodamy kolejne metody wysyłki. Kolejną metodę wysyłki ustawimy darmowa wysyłka dodaj metodę wysyłki i tutaj klikamy edytuj i przy darmowej wysyłce ustawimy, ustawimy minimalną ilość i minimalną kwotę zakupu, po której będzie właśnie ta darmowa wysyłka. Klikamy minimalna wartość zamówienia i tu ustawimy powiedzmy 250 zł. Klikamy zapisz zmiany. Ustawimy sobie jeszcze jedną, jeszcze jedną klasę wysyłkową metodę wysyłki. Przepraszam, klika, klikamy dodaj metodę wysyłki. Ustawimy tak, jak jest płaska stawka. Dodajemy metodę wysyłki. Klikamy edytuj. I tutaj powiedzmy sobie, e, napiszemy za pobraniem. I wpiszemy kwotę 20 zł. Dla przykładu klikamy zapisz zmiany. I teraz tak. Ustawiliśmy sobie metodę wysyłki dla naszego kraju Polska. Co będzie, jeśli w momencie, gdy ktoś na przykład z, z Wielkiej Brytanii będzie chciał. Zakupić w naszym sklepie. Jeśli poda adres swój brytyjski, niemiecki, jakikolwiek, to taki komunikat musimy wyświetlić. Przykro nam, ale do Twojego regionu nie jest udostępniona żadna metoda płatności i po prostu nikt nie będzie mógł spoza naszego kraju kupić, a Wy nie będziecie musieli za granicę za 15 zł wysyłać kuriera. Natomiast, jeśli byście oczywiście chcieli prowadzić swój sklep internetowy globalnie, należy kwoty wysyłki. E, przeedytować dla różnych stref, dla różnych krajów, albo oddzielnie tak jak robiłem to na przykładzie Polski czyli dodając strefę wysyłki kraj po kraju e, po prostu dodawać, albo na przykład kontynentami, bo też jest taka opcja za chwilę Wam pokażę, klikniemy dodaj e, dodaj nazwę dodaj strefę, na przykład weźmy sobie Azję. klikamy wybierz regiony w tej strefie jak widzisz ma na przykład tutaj Afrykę i mogę na przykład całymi kontynentami po prostu jechać. No, ustawmy sobie tę Afrykę, ona jest tutaj najbliżej. I dla Afryki mogę po prostu kody pocztowe sobie ustawić, przepraszam, metody wysyłki i stawki. A mogę też ogólnie, globalnie ustawić, że na przykład, tak jak dla Polski sobie zdefiniowałem strefę, dla Polski jako strefę wysyłki zdefiniowałem metody wysyłki, to mogę lokalizację nieobjęte innymi strefami i po prostu dodać dodać tutaj dla całego świata poza Polską, dodaj metodę wysyłki i tam ustawić na przykład 200-300 zł i, i obojętnie, czy to będzie Anglia, czy to będzie Azerbejdżan, czy Australia, będzie jedna, jedna stawka. Przejdziemy sobie teraz do zakładki płatności i tutaj w opcjach domyślnych niejako mamy takie opcje jak przelew bankowy, płatność czekiem za pobraniem oraz, oraz Paypal. Tutaj proponuję ustawić jedynie dwie metody, czyli przelew bankowy, tradycyjny przelew bankowy oraz PayPal, PayPal Standard. Jeśli chcecie mieć nas w swoim sklepie internetowym płatności, szybkie płatności online, e, blik czy płatność kartą, należy zarejestrować swój sklep u jednego z operatorów bramek płatniczych. E, mamy tutaj operatorów Przelewy24, DotPay oraz TiPay. Bardzo prosta jest konfiguracja, jeśli chodzi o bramkę płatności. W momencie, kiedy wasz sklep jest gotowy, wchodzicie na stronę danego operatora, rejestrujecie swój sklep internetowy i zgłaszacie go do takiej weryfikacji, która trwa do 3 dni. Jeśli wszystko jest ok, zakładają Wam wam profil, właśnie u tego operatora, dostajecie swoje ID, swoje klucze i wystarczy zainstalować jedną wtyczkę i dosłownie w tej wtyczce wkleić w dwóch miejscach właśnie ID oraz klucz CRC i wtedy możecie używać właśnie szybkich płatności online oraz Blik. Opcją domyślną dla WordPress WooCommerce, tak jak tutaj widzimy, są te cztery opcje. Pokażę wam teraz jak skonfigurować te dwie, czyli przelew bankowy oraz PayPal Standard. Wchodzimy sobie e, przelew bankowy, konfiguruj i tutaj w konfiguracji, w konfiguracji, przepraszam, przelewu bankowego wpisujemy sobie numer konta oraz nazwa banku. I to wystarczy. Wpiszemy sobie jakiś tam numer konta, same piątki, tak aby tylko to było, abyśmy później widzieli przy procesie dokonywania zamówienia w naszym sklepie. Zobaczycie, jak to wygląda. Klikamy zapisz zmianę. Tutaj tym, tą ikoneczką sobie wychodzimy. I teraz konfigurujemy sobie Paypala. Paypal, świetne narzędzie. Dużo osób, coraz więcej osób płaci Paypalem. Aby przyjmować płatności Paypalem, należy oczywiście na stronie paypal.com zarejestrować się. I tutaj wystarczy podać tylko adres mailowy, na jaki zarejestrowaliście swoje konto na Paypalu. I możecie już przyjmować płatności właśnie Paypalem. Klikamy opcję zapisz, i przechodzimy do kolejnej zakładki, czyli. Konta i prywatność. Bardzo fajna zakładeczka. Tutaj mamy domyślnie zostawioną opcję pozwy kupujący na składanie zamówień bez konta użytkownika. Teraz ludzie stawiają na prostotę. To nie jest tak jak kilka lat temu, że większość sklepów działało tak, że na się było zarejestrować, aby coś w sklepie kupić. Teraz ludzie po prostu chcą wejść jak Jacek Balcerzak w kabarecie i wyjść. Wejść, kupić i wyjść. Nie chcą się rejestrować, nie chcą się logować i tę opcje oczywiście zostawiamy. Za, Niech wejdą, niech kupią. Jeśli jest to sklep odzieżowy, gdzie ludzie często będą kupowali, kupowali w waszym sklepie, no to oczywiście będą tworzyli konta. Możecie też, Tam też są różne wtyczki na tworzenie różnych rabatów, na przykład od, od, dla stałych klientów, ale też są opcje zaawansowane nie na dziś. Tutaj są różne również checkboxy. Wszystko jest w języku polskim, także możecie sobie wybrać to co sobie chcecie tu jedynie zaznaczę opcję pozwól klientom na tworzenie kont na stronie moje konto czyli na stronie moje konto będziemy mogli zarówno zarejestrować się oraz zalogować się tutaj zapisujemy zmianę i przechodzimy już do kolejnej zakładki kolejna zakładka czyli e-maile i tutaj mamy e-maile mamy zdefiniowanego odbiorcę Czyli nas jako administratora tego sklepu oraz mamy klientów. Tutaj te ptaszki oznaczają, które maile są aktywne, i te maile przychodzą w zależności od statusu zamówienia, zarówno do klienta oraz do administratora. No i pokażę na przykład taki pierwszy e-mail, czyli informacja, nowe zamówienie, które przychodzi do mnie jako do administratora. Mogę sobie oczywiście tego maila zedytować, klikając zakładeczkę. Zarządzaj, i tutaj mam oczywiście swoją, e, swojego, swój adres mailowy, e, tytuł, wpłynęło zamówienie, no i taka, taka informacja świetnie ci idzie. No. Informacja dla mnie, jako dla administratora, że sprzedałem. Ale pokażę na przykład e, jakiegoś maila, jeśli chodzi o klienta, na przykład zamówienie w trakcie realizacji, tak? Klient, klikamy Zarządzaj, i tu jest informacja. Dziękujemy za Twoje zamówienie. Otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Dziękujemy za skorzystanie. To oczywiście tutaj sobie możemy dopisać. Tak jak chcemy. Ja zwykle zostawiam w sklepach te opcje domyślne, takie jak są. One są moim zdaniem zrobione dobrze. Są po polsku, są zrozumiałe. Te statusy również są zrozumiałe. Także tak to wygląda. Jeśli nie chcecie na przykład któregoś z tych, któregoś z tych. Z tych notyfikacji chcecie je dezaktywować, wystarczy kliknąć w Zarządzaj, i tutaj ptaszkiem po prostu odznaczamy dane powiadomienie. Klikamy Zapisz zmiany. Przechodzimy sobie teraz do zakładki Zaawansowane. Integrację sobie na razie ominiemy, i tutaj w opcjach zaawansowanych za dużo, że tak powiem, pracy mieć nie będziemy. Mamy tutaj te strony, które zostały stworzone przy instalacji wtyczki WooCommerce. Stworzyliśmy stronę regulami, która, jak widzisz, i pokazałem wcześniej, jest podczepiona. Także tutaj nic nie będziemy zmieniać. To tyle, jeśli chodzi o, tą, o tę wstępną konfigurację zakładki WooCommerce. Do edycji produktów, kategorii jeszcze dojdziemy, a teraz pokażę Ci, jak przeedytować Twój sklep internetowy. Jeśli chodzi o konfigurację właśnie zakładki samej, zakładki sklep oraz zakładki produkt, bo będziemy pracować w naszym sklepie internetowym od strony wizualnej, będziemy pracować na wtyczce Elementor, która jest najbardziej prostym, intuicyjnym, chyba teraz najbardziej popularnym edytorem do budowy i edycji stron internetowych i sklepów internetowych na WordPress. Jednak Elementorem będziemy edytować wszystkie zakładki oprócz Zakładki sklep oraz zakładki zakładek produktowych. Czyli na przykład Elementorem. To w trzeciej części poznamy właśnie Elementora i będziemy nim edytować zakładkę stronę główną, zakładkę o nas, kontakt, czyli te standardowe zakładki. Natomiast zakładki sklep, strona produktowa i zakładka blok w darmowej wersji Elementora ich nie edytujemy. To jak wygląda zakładka sklep, jak wygląda właśnie zakładka produktu. Definiujemy, personalizujemy, konfigurujemy w ustawieniach motywu i to właśnie teraz będziemy robić. A w ustawienia motywu w konfigurację wchodzimy w wygląd w dostosuj. Możemy tu wejść na dwa sposoby. Ja jeszcze tylko dodam, że oprócz edycji zakładki sklep, oprócz zakładki zakładek produktowych, pokażę wam, właśnie wchodząc w wygląd dostosuj jak ustawić właśnie ten nagłówek, tak? bo tu jak widzisz są różne fajne rzeczy. Mamy top nagłówek, czyli ten u góry. Mamy właściwy nagłówek, mamy tutaj też fajne rzeczy typu wyszukiwarka, lista życzeń, ee, zakładka moje konto oraz koszyczek. To też za chwilę pokażę, gdzie to w motywie Wustify zmieniać. Idziemy jeszcze do wygląd dostosuj, to wejdziemy sobie w, tutaj w zakładce wygląd w menu. I pokażę Wam, jak tutaj dodawać do menu mm, te zakładki, które chcemy, aby się tam znalazły, tak? Mamy tutaj strony, i tutaj należy wybrać header, primary menu. Klikamy wybierz. I tutaj te zakładki, które chcemy sobie usunąć z tego menu, to sobie po prostu usuwamy. I tak na przykład, jeśli chcemy dodać jakąś zakładkę, na przykład moje konto, klikamy dodaj do menu. Jeśli chcemy zmienić kolejność, tak, te od góry wyświetlają się od lewej strony w naszym menu. Jeśli na przykład chcemy, aby zakładka Moje konto była zaraz za przyciską strony głównej Home, należy lewym przyciskiem po prostu złapać i przeciągnąć w górę. Tak. Ja tutaj chcę Wam pokazać głównie tworzenie zakładki sklep, dlatego tutaj nie będę na razie nic zmieniał. Najważniejsza ta zakładka, czyli sklep, tutaj jest. Jest też zakładka Kontakt. Które i zakładka strona główna, które będziemy sobie edytować, dlatego zostawiamy to tak, jak jest. Klikamy zapisz menu i wchodzimy sobie teraz już w wygląd w dostosuj. I tutaj mamy różne ustawienia motywu Wustify. Motyw Wustify jest dostępny również w wersji Pro. My pracujemy na darmowym. Mamy tutaj dużo różnych opcji. Zacznijmy sobie od tożsamości witryny. Tu możemy wgrać nasze logo. Dodamy sobie jakieś z dysku, klikając Dodaj pliki i wybierając, właśnie z dysku, wybierzmy sobie na przykład to. Nie, nie przycinamy obrazka. Chwila, momencik. Jak widzisz, tutaj nam się załadował ten obrazek w formie logo. Tu możemy oczywiście te logo ustawić, jego wymiar według szerokości. Tu mamy widok na tablety, tu również możemy zdefiniować wielkość tego logo, mamy wygląd na komóreczki, również możemy sobie ten wygląd tutaj zdefiniować. Wracamy do trybu na komputer. Tutaj mamy retina logo, czyli logo na urządzeniach firmy Apple. Powinno być zwykle w rozdzielczości dwa razy większe niż tradycyjnie, oraz jeśli mamy na przykład inne logo na urządzenia mobilne. Również możemy tutaj sobie wgrać. Tu mamy tytuł, witryny oraz opis, które dodawaliśmy właśnie w, w pierwszej części, gdzie pokazywałem, jak w ustawieniach ogólnych dodać. Wychodzimy sobie z tożsamości witryny, z ustawień motywu, zawsze wychodzimy sobie tą strzałeczką do tyłu. Dalej mamy layout i tu mamy site container, czyli ten kontener całej strony. Domyślnie mamy na 1200 pikseli. ja tutaj proponuję zawsze zwiększyć na 1250. W moim odczuciu 1200 pikseli to jest troszkę za mało. Te strony są troszkę zbyt, że się tak wyrażę, wąskie. Tutaj zostawiamy te opcje domyślne tak jak są. Wychodzimy sobie stąd. Tu mamy zakładkę Top Bar, kolejną, czyli to jest ta zakładka tutaj u góry. Ten zakładkę u góry możemy również dezaktywować, jeśli chcemy, przesuwając ten paseczek, a możemy zostawić, możemy sobie zedytować. Mamy background color, czyli kolor. Zmienimy sobie na czarny, i tutaj również możemy sobie na przykład dodać jakiś tekst. Możemy dodać również tekst po prawej stronie, na przykład numer telefonu. Wychodzimy sobie z tego Top Baru, dalej wchodzimy w zakładkę Normal Header, i tutaj w wersji darmowej mamy do wyboru jeden układ, czyli logo, i tutaj mamy menu. Dalej mamy tutaj opcję Header, Menu. Pokażę Wam, właśnie co się będzie działo, jeśli będę dezaktywował. Każde z tych opcji, jak widzisz, w menu zniknęło. Dalej mamy Search Icon, czyli właśnie ta szukajeczka. Możemy ją również dezaktywować. Dalej mamy Wishlist Icon, czyli lista życzeń. Mamy zainstalowaną wtyczkę do otworzenia list życzeń, dlatego sobie zostawimy. Dalej mamy ikon, ikonkę Account Icon oraz ikonkę po prostu koszyczka. Zostawimy sobie te wszystkie ikonki domyślnie, tak jak były i wychodzimy sobie stąd. Dalej mamy opcję header transparent. Jeśli chcielibyście stworzyć przezroczyste menu, tutaj jak widzisz, menu jest białe. Jeśli chcemy zrobić przezroczyste, to po prostu trzeba aktywować tę opcję. I tutaj jak widzisz, można sobie skonfigurować. Możemy także kolorek sobie zmienić. Kolor ściąki kolor ikon. Będziemy pracować jednak na normalnym menu, nie przezroczystym, dlatego z tej opcji sobie wychodzę. Dalej mamy opcję Page Header i opcja Page Header dobrze właśnie widoczna jest, jeśli wejdziemy sobie do takiej zakładki, jak na przykład koszyk. I jak widzisz, na tej zakładce mam wyświetlony zarówno tytuł zakładki, na jakiej jestem, oraz breadcrumb, czyli okruszki. Jeśli dezaktywuję ten page, page Header, to jak widzisz, ten paseczek mi po prostu znika. Zostawimy sobie tę opcję page header, wychodzimy sobie stąd, dalej mamy zakładkę blog. W części piątej tego tutoriala będziemy zajmować się SEO i tam więcej właśnie powiem o blogu, o zaletach prowadzenia bloga w sklepie internetowym na WordPress, WooCommerce i pokażę Wam właśnie jak dodawać wpisy, jak stworzyć zakładkę blog. I tutaj właśnie określamy, jak ten blog od strony wizualnej, że tak powiem, ma wyglądać, tak? Czyli mamy feature image czyli obrazek wyróżniający dalej mamy tytuł dalej mamy post meta czyli data dodania wpisu autor tu mamy takie oczko jeśli na przykład te oczko sobie odznaczymy to jak widzisz te post meta mi zniknęły dalej mamy limit excerpt czyli liczba tych słów które wyświetlają się które wyświetlają się tutaj w tej zajawce weźmy sobie na przykład na 40 i jak widzisz, dwa razy więcej tego jest. Tu mamy różne opcje, jeśli chodzi o layouty bloga, i naprawdę jeśli chodzi o motyw sklepowy, to zakładka tutaj personalizacji bloga została zrobiona naprawdę fajnie. Jak na darmowy motyw, opcji jest dużo. Zobacz, są opcje aż cztery z bardzo ciekawymi układami. I przechodzimy dalej. Blog Simple, i tutaj oczywiście chodzi o personalizację już konkretnego. Wpisu, tak? I tak samo mamy feature image, czyli obrazek wyróżniający tytuł, post meta. Wykasujemy sobie na przykład to. Tu mamy pole related post, czyli pod spodem mamy właśnie related post. Możemy sobie to również dezaktywować. Możemy sobie author box, czyli taki box z informacją o autorze na koniec każdego wpisu aktywować. Tutaj mamy sidebar. O sidebarze wspomnimy sobie w następnych wideo. jak tutaj dodawać widżety do tego właśnie sidebara, jak go aktywować, jak go również dezaktywować. Dalej, właśnie mamy tutaj zakładeczkę sidebar, domyślnie on jest po prawej stronie, właśnie w takich zakładkach jak Blog. Natomiast w zakładce sklep, gdzie sidebar jest wskazany, aby na przykład wyświetlać kategorie, jest on pokazany jako po lewej stronie, tak. Do sidebar'a sobie właśnie jeszcze wrócimy. Dalej mamy footer, czyli stopka. I tutaj właśnie mamy stopka podzielona na cztery kolumny, na cztery widgety. Te widgety dodajemy w zakładce. Wygląd widgety. Do tego również dojdziemy. Wychodzimy sobie z zakładki footer. Tutaj mamy scroll to, scroll to top, czyli ten właśnie przycisk. On jest domyślnie aktywny, bardzo fajna opcja. Zawsze możemy po kliknięciu jego wrócić do, do początku naszej strony internetowej. Mamy też zakładkę 404, którą możemy sobie zdefiniować, jaki tekst wyświetli się, jeśli ktoś trafi na stronę, na podstronę w, nas, w naszej witrynie, która po prostu nie istnieje. Wychodzimy sobie z zakładki layout, bardzo dużej zakładki i dalej mamy właśnie zakładeczkę Color. I tutaj mamy motyw przewodni naszego. Naszego sklepu, a zmienimy sobie powiedzmy na taki, i tutaj mamy kolory w menu, zarówno zakładek głównych, jak i podzakładek, kolory tekstu, kolory nagłówków, kolory linkowania. Zmienimy sobie na przykład kolor linków, wychodzimy sobie stąd, dalej mamy batons, czyli przyciski, i tutaj definiujemy kolory różnych po prostu przycisków. Tak jak na przykład widzisz, tutaj mamy taki kolorek, i sobie zmienimy go jak widzisz jest już czerwony wychodzimy sobie z zakładki button dalej mamy typografii czyli po prostu czcionki w sekcji body ustawiamy czcionkę e, tekstu na naszej stronie internetowej jej grubość oraz font size czyli jej rozmiar a niżej mamy primary menu czyli ustawiamy sobie czcionki e, w naszym menu dalej mamy heading czyli czcionki e, w nagłówkach Wychodzimy sobie, i tutaj też fajna opcja, jeśli chodzi o darmowy motyw, to rzadko, który ma opcję defini definiowania czcionek w tych trzech elementach: czcionek od Google. Macie naprawdę dużo tutaj opcji. Wychodzimy sobie stąd i przechodzimy, że tak powiem, do clue czyli edycji zakładki SKLEP. Mamy tutaj właśnie opcję WooCommerce, katalog produktów, i tutaj możemy zarówno wyświetlić produkty, jak i Produkty z kategoriami. Kategorie będą wtedy się od góry, że tak powiem, wyświetlać. Zostawimy domyślnie. Pokaż produkty. I tutaj mamy: tak, Produkt per page, 12 produktów. Możemy oczywiście liczbę tych kolumn sobie zmniejszyć, zwiększyć. Zobaczcie, klikam na dwie kolumny, również mi się tutaj zmienia na dwie. Mogę też dostosować, na przykład na urządzeniach mobilnych bardzo fajna funkcja. Weźmy sobie na przykład na smartfony, gdzie możemy sobie ustawić na przykład jeden produkt tylko w kolumnie i zobacz, bardzo wtedy jest to fajne, czytelne, tak? Czyli fajna opcja. Jeśli chodzi naprawdę o motyw darmowy, to motyw Wustify daje radę. Wychodzimy sobie teraz z katalogu produktów. Te opcje, obrazki produktu, tutaj zostawiamy domyślnie, tak jak jest 600 na 300 Dalej jeszcze mamy zakładkę Zamówienie. I tutaj są różne fajne funkcje, na uwagę zasługują. Zwłaszcza te dwie opcje. Pierwsza, multi-step checkout, czyli dokonywanie zakupu kilku krokowe czyli od punkciku do punkciku prowadzimy zarączkę naszego klienta. Zobaczcie, co się stanie, jeśli tę opcję odznaczę. Jest po prostu wtedy tradycyjnie. I tu też mamy taką opcję Sticky Place Order Button. Ta opcja jest dostępna na urządzeniach mobilnych. Pokażę o co chodzi. I tutaj mamy właśnie taki przeklejony pasek, gdzie możemy przeklikać się szybko Do następnego kroku W naszych płatnościach Tutaj mamy oczywiście wszystko w języku angielskim, ja później pokażę jak te wszystkie naleciałości Anglojęzyczne spolszczyć przy pomocy fajnej wtyczki loco Translate Wychodzimy sobie Tutaj teraz z tej opcji Przechodzimy do opcji shop archive i tutaj w zakładce Shop Archive definiujemy, jak wygląda ten box prezentujący poszczególny produkt na stronie, właśnie sklep. I jadąc od góry, mamy tak: shop title, czyli oczywiście tytuł naszej, naszej zakładki sklep, dalej mamy breadcrumb, czyli te okruszki. To proponuję zostawić, to ma wpływ na SEO, dalej mamy result count, czyli liczba tutaj produktów oraz filtrowanie. Te opcje tutaj sobie zostawiamy, te filtrowanie, tę liczbę wyników. Teraz przechodzimy sobie produkt content. Dalej mamy właśnie produkt content. Alignment, czyli wyrównanie. Jak widzicie, mamy center. Możemy sobie tutaj zmienić na przykład do lewej strony, co nie wygląda dobrze. Wrócimy sobie do center. Dalej mamy product title, czyli tytuł naszego, nazwę po prostu naszego produktu. Możemy sobie aktywować np. kategorię produktu. Jak widzisz, pojawiła się kategoria mężczyźni. Możemy tutaj wyłączyć lub włączyć te gwiazdki, czyli ocenę produktu. Dalej mamy Product Price. Możemy to również wyłączyć lub podłączyć. Dalej przechodzimy do zakładki Product Image. I tutaj mam taki jak widzisz, efekt. Jeśli najadę na zdjęcie, to jest efekt swap. Mogę zmienić go na przykład na efekt zoom. Wtedy zdjęcie będzie mi się tak fajnie przyciągało. Zmienimy sobie na swap. Aby efekt swap nastąpił, musimy mieć przynajmniej dwa obrazki produktu, tak, aby mogły się po prostu zmieniać z jednego na drugi. Dalej przechodzimy sobie tutaj, sale. Tak, jak widzisz, opcję sale mam po lewej stronie. Mogę zmienić kolor tego, mogę oczywiście zmienić ten tekst. Dalej mam opcję out of stock label, czyli jeśli coś nie jest na stanie, to właśnie jest informacja, że nie ma tego na stanie. Mogę ustawić to po prawej stronie w ten właśnie sposób. Kolejna opcja czyli przycisk listy życzeń czyli te serduszko jak widzisz tutaj które pojawia się w prawym górnym rogu. Mogę zmienić jego położenie. Mogę je usunąć. Mogę je dodać tutaj w prawy dolny róg. Zostawimy sobie je tutaj domyślnie w prawym górnym rogu. I dalej mamy opcję add to Card button czyli przycisk Dodaj do koszyka, i tutaj e, mogę oczywiście zmienić ten przycisk, dodaj do koszyka w takiej formie, w jakiej chcę. Jak widzisz, są tutaj naprawdę fajne różne opcje na środku obrazku. Jest też fajna opcja w prawym górnym rogu, i wtedy ten przycisk, dodaj do koszyka, będzie obok tutaj listy życzeń. Tutaj również, oczywiście, mogę ustawiać kolory przycisku, dodaj do koszyka. Także jak widzisz, Konfiguracja tutaj produktów w zakładce sklep jest bardzo bardzo prosta i bardzo intuicyjna. To samo teraz sobie zrobimy na stronie już produktowej. Wchodzimy w zakładkę produkt single i mamy opcję general, czyli takie ogólne. Mamy tutaj breadcrumb, czyli właśnie te okruszki. Mamy nawigację. Przechodzimy sobie do zakładki produkt images. I tutaj mam w opcji darmowej tego motywu cztery opcje wyświetlania, właśnie galerii. Jak widzisz, są naprawdę fajnie zrobione. Tu przeklikam przez te wszystkie cztery, abyś mógł zobaczyć. Także jak na darmowy motyw, to naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych opcji. Dalej mamy produkt Meta. Tutaj możemy sobie oczywiście też ptaszkiem aktywować oraz dezaktywować to, co chcemy, aby tutaj się. Wyświetlało. Wchodzimy sobie dalej. Polecane produkty, które tutaj właśnie mamy niżej, pokazane. Tu jest też taka fajna opcja, którą trzeba aktywować. Trust Batch Image. Po prostu możemy dodać tutaj jakiś obrazek. I tak możemy na przykład sobie dodać obrazek. No, dajmy na to ten, który też wzbudza zaufanie. Tak Wzbudza to zaufanie do naszego na pewno sklepu. Tutaj, jak mówiłem, mamy te produkty pokrewne. Tutaj również możemy zdefiniować, ile ma tych produktów się wyświetlać. Mamy dalej zakładkę button "add to cart, czyli przycisk tutaj naszego dodaj do koszyczka, który również możemy sobie zdefiniować, jeśli chodzi o kolory. I to wszystko, jeśli chodzi o edycję zakładki sklep oraz zakładkę produktu w naszym sklepie na WooCommerce na motywie Woosti. Faj, teraz pokażę Wam, jak dodać tutaj do zakładki sklep ten pasek boczny, który, który tutaj się znajduje. Tak? tutaj mamy różne, właśnie widżety. I tak jak mówiłem, pokażę Wam, jak te widżety teraz tutaj dodawać. Wchodzimy sobie do zakładki, właśnie wygląd widżety. Najpierw zapisujemy, klikając przycisk Opublikuj. Wychodzimy sobie już stąd. Najlepiej, właśnie krzyżyczkiem i wchodzimy tak jak mówiłem, w wygląd widgety i tutaj w pasku bocznym WooCommerce możemy wybrać te widgety z listy, które chcemy, aby wyświetlały się w tym naszym pasku bocznym. Niektóre są niepotrzebne, jak na przykład kategorie wpisów, te które są niepotrzebne, po prostu trzeba usunąć, a te, które chcemy przeciągnąć, aby były w naszym pasku bocznym, chwytamy lewym przyciskiem myszy i nanosimy według kolejności w to miejsce, w które chcemy, aby się wyświetlały. Są tu bardzo fajne widgety. Typu filtrowanie według ceny, kategorie produktów, czy też filtrowanie według kolorów, czy też innych atrybutów, jak na przykład rozmiar. Tak? Mamy tutaj też chmurę tagów. Tutaj te widgety należy sobie oczywiście spolszczyć, i mamy właśnie później w pasku bocznym tego typu widgety, właśnie jak filtrowanie według ceny, według różnych atrybutów. To tyle, jeśli chodzi o tą personalizację zakładki sklep, zakładki produktowej oraz konfigurację wtyczki WooCommerce. Mam nadzieję, że materiał, który dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, daj łapkę w górę i już zapraszam Cię dziś do części trzeciej, w której pokażę Ci najbardziej popularny edytor do budowy edycji stron internetowych, czyli Elementor, którym po prostu zrobimy oprawę graficzną Twojego sklepu na WordPressie. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć.